temat, jaka była rotacja w kadrze wśród pracowników Muzeum Ziemi Pskowskiej? Co do rotacji kadry, to jest bardzo ważne zagadnienie. Od 2015 roku mamy bardzo mocno okrojony budżet. Sygnalizuje to każdorazowo w sprawozdaniu. Proszę Państwa, zatrzymanie specjalistów w naszym mieście za te warunki płacowe, które proponujemy, jest bardzo trudne. Ludzie się decydują, podejmują pracę, natomiast utrzymanie się za te pensje, które proponujemy, jest bardzo trudne. Cieszę się, bo zbudowaliśmy już taki zespół, gdzie na przykład archeolog od lat współpracuje z nami, często są opracowywane zbiory, także pan Bartosz Kic podjął decyzję przyjazdu do Wschowy, objęcia merytorycznego stanowiska i wytrzymuje finansowo na tym miejscu. Natomiast niektórzy po prostu nie dają rady. Wynajęcie mieszkania we Wschowie, utrzymanie kosztów. Ale ja przedstawię, jak to wygląda. Natomiast mocno sygnalizuję, że żeby muzeum prawidłowo działało, proszę myśleć po prostu i poważnie traktować naszą prośbę o podniesieniu dotacji podmiotowej, która zapewni stabilność pracy. Od 2 lat sygnalizuje w ocenie końcowej w sprawozdaniu, że zbyt niskie zarobki powodują dużą rotację. Nie każdy ma po prostu dominację pasji nad, nie wiem, względami ekonomicznymi. Natomiast ja również sygnalizuję i chciałabym, żeby to mocno wybrzmiało. Proszę Państwa, bez wsparcia Muzeum Ziemi Pskowskiej, dotacją celową na zadania związane z opieką nad tym wyjątkowym zabytkiem, nie będziemy w stanie my w ramach naszego budżetu wygospodarować środki. Budżetu, który przypomnę, że w 2016 wynosił 520 tysięcy na stricte 3 placówki, zapewnienia dostępności do tych placówek i utrzymania, opłacenia rachunków związanych po prostu z utrzymaniem, nie wiem, dostępności prądu, kabinetu i toalety na terenie lapidarium. Ze swojego budżetu wygospodarowaliśmy ponad 7700 na pielęgnację drzewostanu, zapewniającą bezpieczeństwo użytkowania tego obiektu. To jest mniej więcej koszt konserwacji pergaminów królewskich Augusta II. Ja mam duży dylemat i powiem szczerze, dużą rozterkę. My jako Muzeum Ziemi Pskowskiej nie jesteśmy właścicielem Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego. W pierwszej kolejności powinnam zadbać o zadania statutowe muzeum i wykonanie prac konserwatorskich muzealnych. Ja mam duży dylemat i bardzo proszę o znalezienie środków na pielęgnację albo objęcie z nas tego obowiązku po prostu w ramach pielęgnacji miasta, umowy zawartej również pielęgnacji nad zabytkowym drzewostanem Staromiejskiego Cmentarza Ewangelickiego oraz prace konserwatorsko-remontowe. My nie jesteśmy w stanie wygospodarować przysłowiowej złotówki na działania tam, a trzeba działać, bo od 2 lat po prostu nie są podejmowane działania. Zresztą to też wizje lokalne pokazują, jakie są ogromne potrzeby tego obiektu. Dobrze byłoby zagospodarować jakiś wkład finansowy w dotacjach, które są, znaczy wnioska składanych do dotacji na pracę, żeby to nie były wnioski na 100%, tylko żeby były wnioski 50 na 50. I wtedy systematycznie na tym obiekcie po prostu pracować. Także proszę o uwzględnienie w planach, myślach o przyszłym budżecie, o tych 2 ważnych obiektach i uwzględnienie ich potrzeb, bo dla Muzeum Ziemi Pskowskiej, dla tego budżetu, którym my dysponujemy, to jest za duże obciążenie. Nie dajemy rady. Albo zbyt dużym kosztem.